Tu Twoje Radio Andrychów. Przechodzimy teraz do rozmowy. A w studiu witam zastępcę burmistrza Andrychowa, pana Mirosława Wasztyla. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Mamy zająć się dzisiaj sprawą lokalnej obwodnicy Andrychowa. Sprawa dość świeża, możemy przekazać Państwu bardzo aktualne informacje, a to wszystko sięga do roku 2012. Proszę powiedzieć, o co chodzi, co to był, jak można powiedzieć, spór z firmą Eurovia. Tak, panie redaktorze, inwestycja, jak Państwo pamiętacie, budowy lokalnej obwodnicy Andrychowa na odcinku od ronda na ulicy Batorego do ronda na ulicy Biała Droga, realizowaliśmy w okresie dwuletnim, czyli w latach 2011 z terminem zakończenia do maja 2012 roku. Generalnym wykonawcą, ponieważ to było konsorcjum firm, była firma Eurovia, spółka akcyjna z oddziałem w Krakowie. No, ta inwestycja była dość długo oczekiwaną inwestycją, również niosła w sobie troszkę problemów technicznych, ponieważ pamiętacie Państwo, przy budowie tej wjazdu na rondo przy ulicy Batorego zmierzyliśmy się z koniecznością wyburzenia budynków mieszkalnych, co wywołało pewne emocje, zresztą zrozumiałe. Niemniej jednak cały ten zakres zadania udało się zrealizować w zakładanym terminie rzeczowym. Oddanie tej inwestycji planowane na maj zbiegło się z planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budową nowej przeprawy mostowej w ciągu drogi krajowej 52. Stąd jeszcze bardziej istotne było terminowe oddanie i zakończenie tej naszej planowanej inwestycji, żeby przejąć ruch tranzytowy z drogi krajowej. Sprawa dotyczyła tutaj sporu między zamawiającym, czyli Urzędem Gminy Andrychów, miasta Andrychów, a wykonawcą i w ostatecznym rozliczeniu tego zadania współfinansowanego w dużej mierze ze środków unijnych uznaliśmy konieczność i zasadność obciążenia generalnego wykonawcy karą umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. No, kwota nie była mała, ponieważ jej wartość kontraktu była dość wysoka. Wartość tych kar umownych, którą naliczyliśmy Eurovii, wynosiła 451 tysięcy. I w grudniu 2012 roku strona powoda, czyli Eurovia, oddała do sądu sprawę o niesłuszne naliczenie kar umownych. No i proces sądowy rozpoczął się w 2012 roku. W pierwszej instancji zakończył się na początku roku 2014. Natomiast w drugiej instancji zakończył się w środę w tym tygodniu. W środę i mamy decyzję. Mamy decyzję, tak. Ja tutaj uzupełnię tą swoją wcześniejszą wypowiedź, że w pierwszej instancji po prawie ponadrocznym procesie sądowym sąd uznał nasze argumenty za skuteczne, za prawdziwe, co najważniejsze, i za rzetelne i odrzucił powództwo Eurovii o zwrot naliczonych odsetek w wysokości 451 tysięcy złotych i zasądzone kary umowne. Eurovia oczywiście skorzystała z prawa odwołania i odwołała się do sądu drugiej instancji i w środę była rozprawa przed sądem drugiej instancji i również sąd drugiej instancji podtrzymał decyzję pierwszej instancji, uważając pozew Eurovii za nieprawidłowy, nieskuteczny i wyrok jest ostateczny. Także możemy tutaj tą sprawę formalnie zamknąć i tą zabezpieczaną kwotę w budżecie miasta, te 451 tysięcy z racji, powiedzmy tutaj, ewentualnych zobowiązań, ponieważ nie byliśmy do końca przekonani, ponieważ sprawa miała taki troszeczkę charakter precedensowy, możemy przeznaczyć w roku 2015 na realizację innych oczekiwanych inwestycji drogowych. Czyli 500 000 złotych. No, zyskaliśmy to złe słowo, no ale firma nie wywiązała się, prawda? Tak, w naszym rozumieniu zgodnie z zapisami kontraktu, a te przepisy są dość szczegółowe, mimo że interpretacja zapisów prawnych ma to do siebie, że może być różnie interpretowana i w takich sprawach spornych, a to była sprawa sporna między zamawiającym a wykonawcą, sąd uznał nasze racje, nasze argumenty za bardziej prawdziwe, bardziej wiarygodne, że cały proces inwestycyjny prowadzony był w sposób rzetelny
i zgodnie z zapisami umowy i zobowiązaniami kontraktowymi naliczeni kar umownych, co też było związane z nieutraceniem dotacji unijnej, okazały się prawidłowe. Jesteśmy zadowoleni oczywiście z wyroku tej sądu. Podchodziliśmy do tego z dużą pokorą, ponieważ różne rzeczy w procesach, szczególnie gospodarczych, trudnych procesach się zdarzają. Niemniej jednak też mamy o tyle satysfakcję, że generalny wykonawca to jest duża firma o marce już na rynku tutaj krajowym, dysponująca nie tylko silnym zapleczem technicznym, ale też silnym zapleczem organizacyjnym i prawnym. No, przypomnijmy sobie okres, gdy był budowany most. Jak wtedy inaczej wyglądał ruch w Andrychowie, ruch drogowy, tak? Tak, to trzeba oczywiście, panie redaktorze, to nie tylko dotyczyło spraw technicznych, ale takich emocji związanych z możliwością paraliżu komunikacyjnego miasta, ponieważ wcześniejsze uzgodnienia z inwestorem przebudowy mostu na Wieprzówce były tak prowadzone, że rozpoczęcie tych prac miało się rozpocząć w momencie zakończenia przez nas lokalnej obwodnicy Andrychowa, która z założenia miała przejąć ten ruch tranzytowy, ruch ciężarowy. Jakiekolwiek opóźnienia w oddaniu do użytkowania naszej drogi powodowały utrudnienia komunikacyjne. I faktycznie w miesiącu czerwcu i na początku lipca mieliśmy niezręczną sytuację, ponieważ technicznie droga była wybudowana, natomiast nie były dostarczone do zamawiającego wymagane dokumenty odbiorowe, dokumentacja inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dokumentacja powykonawcza, która była warunkiem dopuszczenia tego odcinka drogowego przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego do użytkowania. Na naszą prośbę te roboty rozbiórkowe na moście, tak Państwo sobie przypominacie, rozpoczęły się od demontażu instalacji, nie rozebrano samej płyty mostu. Niemniej jednak też kontrakt Generalnej Dyrekcji z wykonawcą zobowiązywał ich do rozpoczęcia tych prac w miesiącu sierpniu. I w tym momencie obawialiśmy się faktycznie troszeczkę paraliżu komunikacyjnego. Dopuściliśmy tą drogę do użytkowania. Zrealizowaliśmy zapisy umowne. No, efekt był taki, że Eurowia skorzystała z przysługującego im prawa i dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej. Te tereny przy ulicy Przemysłowej, no teraz już całkiem inny sposób myślenia mamy. Kiedyś się myślało o tym, żeby szybko dokończyć inwestycje i w terminie, a teraz mówimy i myślimy cały czas o strefie i rozszerzeniu jej. Tak, strefa jeszcze w poprzedniej kadencji, te tereny przy realizacji tej inwestycji, no były takim naszym łakomym kąskiem, takim naszym marzeniem, że jest to jedyny potencjalny obszar w tym rejonie, który mógłby służyć aktywizacji rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Dzisiaj te marzenia powolutku się realizują, to znaczy jesteśmy właścicielem tego terenu. Dzięki staraniom burmistrza i przy dużym poparciu Rady Miasta, gmina Andrychów jest właścicielem tych terenów. To jest obszar ponad 13 hektarów, także również rozpoczęliśmy pewien pierwszy krok procedury rozszerzenia specjalnej strefy ekonomicznej. Został złożony wymagany wniosek do Ministerstwa Gospodarki i teraz trzeba się uzbroić troszeczkę w cierpliwość, ponieważ te procedury ministerialne rozszerzenia strefy to nie jest decyzja ani Urzędu Marszałkowskiego, ani decyzja gminy Andrychów. Musimy poczekać do, mam nadzieję, tylko i wyłącznie połowy przyszłego roku, kiedy rozszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej, a co z tym jest związane, pewne ulgi i preferencje dla inwestorów prywatnych będą możliwe. Równolegle z naszej strony będziemy przygotowywać się do przygotowania wniosku aplikacyjnego do funduszy unijnych. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, przygotowanie tych terenów pod zabudowę, pod wybudowanie układu komunikacyjnego, również zabezpieczenie wymaganych sieci infrastruktury technicznej wymaga opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, koncepcji projektowej, którą mamy, ale przede wszystkim pozyskiwania funduszy unijnych. Liczymy, że w tym momencie i w tym temacie te pieniążki skutecznie pozyskamy, tak żeby w roku 2020
może pod koniec 2015-16 roku rozpocząć skutecznie zagospodarowanie tych terenów. No to czekamy. Zostało nam również czekać. Również czekamy. Proszę się uzbroić w cierpliwość. To jest jedno z istotniejszych zadań. Myślę, że ten harmonogram czasowy realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, dobrze by było, żebyście Państwo mieli świadomość, że to jest przedział 2-3 lat. I z dużą nadzieją patrzymy na to, że w roku 2017-2018 pierwsze firmy w tym rejonie naszej specjalnej strefy ekonomicznej zaczną realizować swoje inwestycje, co również mamy taką nadzieję wpłynie na aktywizację rynku pracy i zmniejszy poziom stopy bezrobocia na terenie gminy. No głównie o to chodzi, to jest główny cel i założenie. Przede wszystkim o to chodzi. Zostańmy jeszcze przy ulicy teraz Krakowskiej, bo zaraz po nominacji na zastępcę burmistrza mówił pan m.in. o zakresie prac, jakie są najważniejsze na najbliższe miesiące, na najbliższe lata. Skrzyżowanie w okolicach Kauflandu. Prawda? To jest teraz też takie miejsce, którym trzeba się zająć. Mówi pan o takim drugim podejściu do tego tematu. Jakie są plany co do tego skrzyżowania, co do tego rejonu właśnie? Panie redaktorze, oczywiście, że każda kadencja ma swoje wyzwania, ma zadania do realizacji. My nie ukrywamy, że będziemy kontynuować w szerszym może zakresie te prace, które umożliwią polepszenie czy odbudowę infrastruktury drogowej. Bez sprawnych dróg nie ma sprawnie funkcjonującego miasta. To już kiedyś Rzymianie powiedzieli, że pieniądz jeździ dobrymi drogami i o te drogi trzeba zadbać. Problemem każdego samorządu jest to, że jesteśmy tutaj zdani na dobrą współpracę i tej współpracy należy oczekiwać i tej współpracy należy szukać z zarządcami poszczególnych dróg. Akurat Generalna Dyrekcja jest zarządcą i właścicielem drogi krajowej. Tak, w roku 2012, tak jak pan sobie przypomina, opracowaliśmy 5 wariantów przebudowy skrzyżowania w rejonie obiektów handlowych, tutaj Kauflandu, czyli mostu, ulicy Batorego i 1 Maja. Jednak plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji, budowa nowego mostu i nowej sygnalizacji świetlnej, zakładała również zwiększoną przepustowość i płynność przejazdu na tym odcinku przez drogę krajową. No, ten roczny ponad okres eksploatacji już tej drogi pokazał, że te założenia projektowe nie do końca się spełniły. Rozmawialiśmy 3 miesiące temu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji, zachęcając ich, żebyśmy powrócili do jednej z 5 koncepcji przebudowy tych skrzyżowań i wybrali najbardziej optymalną i jeszcze raz ponowili i odtworzyli, powiedzmy, aktualne badania natężenia ruchu na tym odcinku. To jest jedno z ważniejszych zadań. Nie ukrywamy, że bez akceptacji i bez wsparcia finansowego zarządcy drogi gmina nie będzie sama w stanie zrealizować tak wielkiego zadania. Również wymaga to opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej, wszystkich uzgodnień. To jest taki proces projektowy rozłożony na 2 lata. Natomiast jeżeli uzyskamy akceptację co do rozwiązań projektowych, to myślę, że już potem będzie łatwiej doprowadzić do realizacji. Na ciągu drogi krajowej oprócz skrzyżowania chcielibyśmy zakończyć również szeroko rozumianą poprawę bezpieczeństwa, czyli bezpieczne przejścia dla pieszych, bezpieczną komunikację dla pieszych, czyli dokończyć budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej i to w kierunku Inwałdu, i to w kierunku Bulowic. Nie zapominamy również o drogach wojewódzkich, a szczególny nacisk w tej kadencji będziemy chcieli zwrócić na poprawę stanu dróg powiatowych i inny sposób współfinansowania tych dróg powiatowych. Chcielibyśmy wspólnie z naszym partnerem, czyli ze starostwem powiatowym, uzgodnić sobie pewną hierarchizację ważności tych dróg i wspólny harmonogram ich remontu. No tak, odwieczny można powiedzieć problem dróg, które leżą na naszym terenie, ale nasze nie są, tak? Dokładnie krajówka, tak. Krajówka, wojewódzkie, powiatowe. Dokładnie tak, także tutaj również mamy propozycję akurat dla partnerów z powiatu, że zasadnym jest z punktu widzenia zimowego, letniego utrzymania stanu tych nawierzchni, żeby główne te drogi, które różnymi decyzjami są drogami powiatowymi, ale leżącymi w centrum miasta, chociażby te przykład ulica Włókniarzy, ulica Lenartowicza, były drogami gminnymi. I taką propozycję dla
do powiatu skierujemy. Niemniej warunkiem przejęcia tych dróg jako drogi gminne jest kompleksowy remont tych dróg i wtedy gwarancja, że przez najbliższy okres czasu nie trzeba będzie ponosić wysokich nakładów inwestycyjnych. Taką propozycję swoim partnerom z powiatu złożymy, również naszym przedstawicielom w Radzie Powiatu. No to dużo pracy przed urzędem. Tak, prawda? Dużo pracy i końcówka roku zawsze jest taka specyficzna. Tak jak pan redaktor wspomniał, akurat pogoda jest w tym roku naszym sprzymierzeńcem. Ta sprzyjająca aura umożliwiła nam realizację praktycznie wszystkich założonych inwestycji drogowych, których rozpoczęcie żeśmy realizowali we wrześniu, w październiku tego roku. Chodzi o położenie nowych nakładek asfaltowych. Dzisiaj mogę powiedzieć, że założony czy rozszerzony plan inwestycyjny w roku 2014 w 100% został zrealizowany. I już teraz przygotowujemy się, żeby nowy sezon, czyli rok 2015, rozpocząć w pierwszych dniach stycznia, czyli ogłoszenie przetargów na remonty głównych ciągów komunikacyjnych, wybór wykonawcy, tak żeby wykorzystać również tą sprzyjającą aurę, która jest zapowiadana na początku roku 2015. Ale okres ten końca roku to również okres naszych takich spokojnych nastrojów. Ja, korzystając z okazji, będąc u pana, chciałbym jeszcze raz złożyć wszystkim mieszkańcom i panu, panie redaktorze, zdrowych, pogodnych, spokojnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w nowym, nadchodzącym 2015 roku. Dziękuję bardzo za dziękuję życzenia. Również, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo za spotkanie dzisiejsze. Zastępca burmistrza Andrychowa Mirosław Wasztyl gościł w studiu Twojego Radia Andrychów. Twoje Radio Andrychów.